Państwa, witamy Was na miejscu zbrodni. Wczoraj wieczorem miało tu miejsce tragiczne wydarzenie. Pistolet. Miało miejsce morderstwo i musicie nam pomóc. Oprócz tego do zadań dzieci podczas rajdu należało m.in. wypatrywanie dowodów zbrodni przez lornetkę, przekazywanie informacji w pontonie, własnoręcznie wykonanie odznak policyjnych czy strzelanie do tarczy z karabinka ASG. Urwisy na tej dzisiejszej grze mają bardzo różne zadania, oczywiście w większości powiązane z tematyką policyjną. Muszą między innymi złapać złoczyńcę. Dzieci z kaliskich szkół, które były podzielone na 3-osobowe patrole, świetnie się bawiły podczas rajdu. Wielu z nich pierwszy raz w życiu brały udział w takiej zabawie. Znaleźć punkt. Szukanie. Nie, najtrudniejsze dla mnie jest to, że no właśnie trzeba biegać i szukać. Ale dobrze, że mam tam mapę. Będziemy mogli strzelać i patrzyliśmy przez lornetki i zbieraliśmy dowody. Trudno jest znaleźć przestępcę. Prawda? Tak, trudno. A nawet czasami lornetka nie było ostrości dobrej. No. Nie było nic widać. Po biegu przyszedł czas na nagrody dla najlepszych patroli. Najlepszy okazał się patrol ze szkoły podstawowej numer 12. Za nimi uplasowali się uczniowie z 1 i 18. Podchody na terenie Parku Przyjaźni rozegrano już po raz 16. Zostały zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Kaliszu, Kaliski Urząd Miejski oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Rajd przeznaczony jest dla uczniów 5 klas szkół podstawowych, którzy w tym roku rozwiązywali zagadki kryminalistyczne.